Nowe twarze, nowa koalicja i nowy przewodniczący. To jest koalicja personalna. My chcemy merytorycznie pracować na rzecz miasta. Pierwsza sesja Rady Miasta 7 kadencji. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu. Koncert Orkiestry Onkologicznej. To jest ich dzień, to jest ich święto. Iskierka wspomogła moją siostrę. Debaty hematologiczne, czwarta odsłona. Jesteśmy jedyni i z tego musimy się być dumni. Festiwal Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Wykład profesora Balcerowicza i obalanie stereotypów. Głównie chodzi o to, żeby edukować ludzi. Pierwsza sesja Rady Miasta 7 kadencji za nami. W pierwszym posiedzeniu wzięło udział 23 na 25 radnych. W sesji jako radny nie mógł uczestniczyć Andrzej Kotala, który składał ślubowanie na prezydenta. Nie było też Marka Dudka, który opuścił posiedzenie z przyczyn zdrowotnych. Pierwsza sesja to i sporo stresu, który udzielał się nie tylko nowym radnym. Dużo emocji na tym. Nową twarz można było znaleźć wśród radnych PiSu. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jest to pierwsza rada, pierwsze spotkanie, nowe przeżycie, nowe wyzwania do pracy. Wiadomo, że wiąże się to z ogromnym nakładem pracy i na to jestem nastawiona, że po prostu będę dużo pracowała dla środowiska naszego, dla Chorzowa. Wśród radnych Platformy. Nastrój oczywiście jest podniosły, ale zdaję sobie także z rangi tego wydarzenia, z odpowiedzialności, jaka ciąży, sprawując mandat radnego. A także wśród radnych Wspólnie dla Chorzowa. Jest to dla mnie nowość, pierwsza sesja. Nie wiedziałem na początku, czego mogę się spodziewać, jednakże no, mam tutaj dużo przyjaciół, znajomych, więc myślę, że pozytywnie odbieram tą pierwszą sesję. Po raz pierwszy do Rady Miasta w Chorzowie dostali się przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska. Celowaliśmy w każdym okręgu mieć jednego przedstawiciela. Przewodniczącemu naszego koła naprawdę nie zabrakło wiele, 7 głosów to, ale jest czas, 4 lata naszej działalności, pewnie to zmieni i w 2018 będziemy mieli nie 2, a 4, a może nawet i więcej przedstawicieli w Radzie Miasta. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie. Po uroczystym ślubowaniu radni podjęli już pierwszą decyzję. Dotyczyła ona wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Zgłaszam pana radnego Jacka Nowaka. I była to jedyna kandydatura, którą radni ocenili w tajnym głosowaniu. Za kandydaturą Jacka Nowaka głosowało 16 radnych. 5 było przeciw, 2 oddało głosy nieważne. Przewodniczącym Rady Miasta został wybrany Jacek Nowak. Jest to duże wyróżnienie, zwłaszcza, że znaczna część Rady poparła tą moją kandydaturę. Jest to też wyzwanie do solidnej pracy. Kilku radnych było przeciwnych, więc muszę tak pracować, żeby ich przekonać, że jednak ten wybór był dobry. Wystawienie na przewodniczącego Rady Miasta przez radnych PO Jacka Nowaka z PiSu to efekt rozmów koalicyjnych prowadzonych przez prezydenta miasta z przedstawicielami mniejszych klubów w Radzie Miasta. To jest koalicja, można powiedzieć, w zasadzie nawet niepolityczna. To jest koalicja personalna, czyli to są te osoby, które chcą realizować nasz program Wspólnie dla Miasta, dla mieszkańców. Program był zbliżony również Prawa i Sprawiedliwości, również Ruchu Autonomii Śląska, ale dzisiaj na ten moment, na tą sesję udało nam się pozyskać, czy też zachęcić do współpracy paru radnych właśnie z Prawa i Sprawiedliwości. W samorządzie trochę inaczej wygląda przede wszystkim sytuacja. Mniej jest sporów na poziomie ideologicznym, zresztą tutaj też Chorzowska Platforma nie jest tak liberalna jak w niektórych miejscach, więc tych sporów ideologicznych nie ma, jest więcej merytoryki. No, czy, nie wiem, wilgoć w mieszkaniu ma barwy polityczne, czy brak środków na opłacenie czynszu ma barwy polityczne? Nie, my chcemy merytorycznie pracować na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców. Platforma będzie miała w Nowej Radzie 11 przedstawicieli. Aby skutecznie rządzić, musiała przekonać co najmniej 2 z innych klubów. Czy Ruch Autonomii Śląska też będzie głosował po myśli prezydenta? Przy takich okolicznościach, jak jest 11 radnych Platformy i nas 2, no to z arytmetyki wynika, że aby mieć większość potrzeba 13. No ale na obecnym etapie no nie jestem w stanie jeszcze odpowiedzieć, jak sprawy się zakończyły, bo przedstawicielem przy rozmowach, przy negocjacjach był zarząd koła chorzowskiego i nasz przewodniczący oraz przedstawiciele zarządu głównego RAŚ. Choć to wspólne zdjęcie, wykonane po sesji Rady Miasta, wiele by wyjaśniało.
Kiedy opadły emocje związane z wyborem przewodniczącego Rady Miasta, ślubowanie na początek nowej kadencji złożył prezydent Andrzej Kotala. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Kolejna sesja Rady Miasta już 4 grudnia. Relacja na żywo i komentarze na bieżąco w portalu chorzowianin.pl. Koncert Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej odbył się w minioną sobotę w Teatrze Rozrywki. To mali podopieczni śląskich ośrodków onkologicznych, którzy wraz ze swoimi rodzinami pokonują tremę i własne ograniczenia. Tego dnia stają się artystami występującymi na jednej scenie z zawodowymi muzykami. W tym roku szaleją z nami na scenie Kamil Bednarek, Maciej Miecznikowski, Szymon Majewski, Jarek Boberek, Karol Drzewożewski i oczywiście Dziecięca Orkiestra Onkologiczna. Cel w sensie orkiestry jest taki, że to jest ich dzień, to jest ich święto. Oni mogą podziękować naszym różnym darczyńcom, osobom, które cały rok wspierają nasze działania. To też jest podziękowanie ze strony fundacji i jakby rozliczenie się, bo my też poprzez prezentację rozliczamy się z ludźmi, z naszych działań całorocznych, tego co zrobiliśmy, co nam się udało zrobić. To jest też cel taki terapeutyczny dla naszych dzieciaków, gdzie one w tym dniu na pewno nie myślą o swojej chorobie, tylko o tym, co za chwilę się wydarzy, kto im będzie bił brawo, gdzie mają w bębenek właściwie uderzyć albo marakesem zaszeleść. A oczywiście dochód dzisiejszego całego koncertu, jak co roku przeznaczamy na działania arteterapeutyczne. Radość, satysfakcja, no to, że można czuć się pomocnym, no nie ma nic fajniejszego. I jak człowiek może tam, nie wiem, cząstkę swojej gęby wykorzystać dla celów, no, podstawowych. Moja siostra zachorowała i właśnie iskierka wspomogła moją siostrę i od tego czasu właśnie zaczęłam tak jakby chodzić na koncerty iskierki i tak się w to angażować. Dla mnie to jest właściwie przyjemność i chęć pomagania innym. No i właściwie to chyba tylko tyle. To jest w ogóle no cudowna idea, bycie tutaj to nie ma co ukrywać, to zaszczyt i no i trzeba tu być, żeby wziąć w czymś takim udział. No i bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do tych występów. W Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się 4. edycja Śląskich Debat Hematologicznych. W tym roku tematem konferencji jest postęp w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz najtrudniejsze tematy dotyczące zaburzeń hemostazy. Chorzów jest jedynym zresztą miejscem, w którym tego typu konferencja naukowa polegająca na debacie, na dyskusji, na wymianie wiedzy się odbywa w Polsce. Jesteśmy jedyni i z tego musimy się być dumni. Chcieliśmy w tym roku sprowokować do dyskusji na temat różnic, jakie dotyczą leczenia dzieci i dorosłych, ale również podjąć tematy nowości w leczeniu chorób hematologicznych, głównie onkohematologicznych, żeby pokazać lekarzom, diagnostom, jak szybko rozwijają się te dziedziny i w którym kierunku trzeba na to wszystko patrzeć, jak do tego się ustosunkować. Studenci muszą wiedzieć, że jeżeli skończą studia, że to nie jest koniec ich nauki. Muszą dalej pogłębiać swą wiedzę, muszą współpracować z innymi podmiotami służby zdrowia, właśnie uczestnicząc na takich szkoleniach, dowiadywać się o nowościach naukowych i przez to służyć podnoszeniu zdrowia pacjenta. Wykład profesora Leszka Belcerowicza odbył się w piątek w Wyższej Szkole Bankowej. Wszystko w ramach Światowego Festiwalu Przedsiębiorczości. W każdym społeczeństwie jest jakiś odsetek ludzi przedsiębiorczych, ale to ilu z nich będzie w stanie założyć przedsiębiorstwo i rozwijać, zależy od warunków, które kształtują się przez politykę. I jeżeli w polityce przeważają złe tendencje, uchwalanie zbyt niedobrych przepisów, nakładanie wysokich podatków, żeby sfinansować jeszcze wyższe wydatki, to będzie mało przedsiębiorstw, mimo że będzie dużo ludzi przedsiębiorczych. Więc jeżeli chcemy być poza festiwale, poza rozmaite apele i imprezy, to trzeba się zdecydowanie skupić
na tym, żeby politykom zaczęło się bardziej opłacać usuwanie przeszkód dla przedsiębiorczości niż uleganie związkom zawodowym. Festiwal Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie jest organizowany corocznie. Wpisuje się on w cykl imprez w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości odbywa się pod hasłem Wiele twarzy przedsiębiorczości. Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Arka 2 w sali widowiskowej Domu Parafialnego Świętej Jadwigi zaprezentowało efekty kampanii społecznej, której celem jest zmiana nastawienia Polaków do mniejszości romskiej. Głównie chodzi o to, żeby edukować ludzi, żeby się asymilowali z Romami, żeby nie było tak, że oni sobie, my sobie. Tutaj działa świetlica i tutaj właśnie przychodzą polskie dzieci i romskie dzieci i od dziecka się uczą wzajemnej tolerancji. Zakładamy, że edukacja, nauka i praca pozwoli Romom zintegrować się społecznością polską. Prezentujemy osoby, które tą integrację są przykładem na taką integrację. Zaprosiliśmy również Fundację PROM, która prezentuje nam postacie Romów z różnych krajów, które są wzorem integracji społeczności lokalnych. Wydaje mi się, że stereotypy wszędzie funkcjonują i w Chorzowie też to widać. No, niektórzy Romowie utrzymują te stereotypy, podtrzymują je, ale staramy się jakoś działać po obu stronach, nie tylko w społeczności romskiej, ale również w społeczności polskiej, żeby po pierwsze zrozumieć, że stereotyp to jest tak właściwie coś, co zostało kiedyś być może przez kogoś potwierdzone, wymyślone i tak naprawdę dzisiaj nie funkcjonuje.